Stowarzyszenie Nasze Grabowo rozpoczęło realizację projektu pod nazwą Grabowo – Ekonomiczna wieś na Warmii i Mazurach. Celem projektu jest edukacja mieszkańców sołectwa w zakresie ekonomii, głównie prowadzenia własnej firmy. Jest to cykl spotkań z mieszkańcami sołectwa Grabowo, który będzie miał na celu poinformowanie, pokazanie wszystkim mieszkańcom, wszystkim zainteresowanym mieszkańcom o sposobach prowadzenia działalności gospodarczej, jak założyć działalność gospodarczą, skąd mógłby dany przedsiębiorca pozyskiwać dofinansowania do działalności gospodarczej, jak również wszystkie te pomysły, które mają na pewno mieszkańcy sołectwa Grabowo, jak wcielić je w życie i z tego brać korzyści materialne. Stowarzyszenie Nasze Grabowo powstało rok temu. Najważniejszy cel, jaki sobie postawili członkowie organizacji, to integracja społeczności, ale także pozyskiwanie pieniędzy z różnych możliwych źródeł. Środki na projekt Grabowo – Ekonomiczna wieś na Warmii i Mazurach udało się zdobyć z Narodowego Banku Polskiego. Pozyskaliśmy finansowanie z Narodowego Banku Polskiego w kwocie 8 150 zł i chciałbym tutaj od razu nadmienić, iż w czasie trwania tego projektu wszystkie osoby, które zechcą złożyć propozycję założenia własnej działalności gospodarczej, propozycję własnego biznesu, może liczyć na wygraną nagrodę rzeczową w wysokości 6 tysięcy złotych. Projekt Grabowo – Ekonomiczna wieś na Warmii i Mazurach już się rozpoczął i potrwa do końca kwietnia. Oprócz atrakcyjnego konkursu i spotkań z ekspertami przewidziano także naukę gry Monopol.